Cześć, z tej strony Kaja, witam Was na wystawie pająków i skorpionów i zapraszam na odcinek o największych pająkach w Polsce. Na wstępie mam ważne ogłoszenie. Został tylko tydzień do końca konkursu. Chcemy przekroczyć próg 2000 subskrybentów, więc zorganizowaliśmy konkurs, w którym można wygrać taką koszulkę, jeden z dwóch kubków, i wejściówkę z osobą towarzyszącą na dowolną wystawę pająków w Polsce, których do rozdania mamy aż 5. Jeżeli chcesz wziąć udział w konkursie, wystarczy, że zasubskrybujesz nasz kanał i napiszesz w komentarzu idealne imię dla pająka i dlaczego właśnie to imię wybierasz. Możesz też napisać, która z nagród najbardziej Ci się podoba. Wyniki ogłosimy już za tydzień, także komentujcie, subskrybujcie, a tymczasem wracamy do odcinka. Bagnik nadwodny. Jest to kuzyn częściej spotykanego w Polsce bagnika przybrzeżnego, ale jest on od niego trochę większy. Samica bagnika nadwodnego może osiągać do 2,5 cm długości ciała, a rozpiętość jej odnóży wynosi nawet do 7 cm, co daje nam naprawdę sporego polskiego pająka. To właśnie ten gatunek jest oficjalnie uznany za największego pająka w Polsce. Należy do rodziny darownikowatych, która liczy w Polsce jedynie 3 gatunki, w tym już wspominanego bagnika przybrzeżnego, który jest niewiele mniejszy od nadwodnego, ale do tej rodziny należy również darownik przedziwny, który również nie jest małym pająkiem. Jak łatwo się domyślić, bagnika nadwodnego możemy spotkać nad wodą, dorosłe osobniki w czerwcu i w lipcu, a młodsze wiosną i jesienią. Dieta tego pająka jest dosyć rozmaita, obejmuje owady latające, jak na przykład ważki, które wpadły do wody, ale również stworzenia podwodne, jak na przykład larwy chrząszczy czy właśnie ważek, i też kręgowcami nie pogardzi, ponieważ może zapolować na kijankę czy jakąś mniejszą żabę, a nawet rybę. Również traszki padają czasem jego ofiarami. Bagnik, żeby zapolować, układa swoje przednie odnóża na wodzie, na których ma włoski czuciowe, którymi czuje zarówno ofiary, jakie znajdują się pod wodą lub na niej, ale też oczywiście zagrożenia. Jeżeli wyczuje ofiarę, potrafi pobiec za nią po wodzie, a nawet zanurkować za nią, ponieważ bardzo dobrze porusza się nie tylko po wodzie, ale również i pod nią. Jak widać, przed pająkami nie uciekniemy nawet pod wodę, nie wspominając o topiku, który wręcz pod nią mieszka. Pewnie interesuje Was kwestia ukąszenia. Bagnik, jak każdy porządny pająk, woli w pierwszej kolejności uciekać przed człowiekiem. Jednak przyparty przez nas do muru, na przykład przez wędkarza w łódce, kiedy odetniemy mu wszystkie inne drogi ucieczki, może się zdenerwować i nas dziabnąć. Również samica, która pilnuje kokonu, też może być trochę bardziej agresywna. Samo ukąszenie może być bolesne, chociażby ze względu na wielkość zębów tego pająka. Natomiast wędkarze nazywają je wędkarskim kacem, ponieważ ponoć ukąszenie trudno się goi i można mieć po nim kilkudniowe zatrucie. Oczywiście jak jad każdego polskiego pająka, nie jest dla nas śmiertelnie niebezpieczny, o ile nie jesteśmy szczególnie wrażliwi na daną toksynę. Mówi się, że jest to pająk bardzo płochliwy i faktycznie widziałam takiego osobnika, który od razu na mój widok uciekł po wodzie w trzciny, chociaż w tym roku widziałam osobnika, który mieszkał sobie na pomoście i kompletnie nic mu nie przeszkadzało. Można było sobie chodzić, można było robić mu zdjęcia, nawet mrzawka nie przeszkadzała mu w siedzeniu na jego własnej prywatnej półce. Starałam się wybrać jak najlepsze zdjęcia bagnika nadwodnego, jednak musicie wiedzieć, że bardzo łatwo jest pomylić bagnika nadwodnego z przybrzeżnym i tak naprawdę 100% pewność mamy, kiedy sprawdzimy, jak wyglądają narządy kopulacyjne tych pająków, no ale w rzeczywistości nie jest to takie łatwe. Kolejnym pająkiem, o którym muszę opowiedzieć, jest tarantula ukraińska. Zacznijmy szybciutko od tego, że tarantule są często mylone z ptasznikami, pomimo że są to dwa inne rodzaje pająków. Zamieszanie ma swoje źródło w angielskich nazwach, gdzie obok nazwy gatunku ptasznika często jest zamieszczane słowo tarantula. Na przykład Brachypelma hamori jest nazywana po angielsku meksykańską czerwonokolanową tarantulą. Jest to nieprawdą i polskie i łacińskie słownictwo nie utożsamia ptaszników z tarantulami. W dużym skrócie przedstawiciele tarantul to pająki właściwe, czyli o wiele lepiej rozwinięte ewolucyjnie od ptaszników. Po prostu ptasznik przy tarantuli jest
prymitywny. Główną cechą rozróżniającą są na przykład pazury jadowe i tarantula ma je tak jakby w formie szczypiec, w które może złapać ofiarę, nawet może to zrobić w powietrzu. Natomiast ptasznik ma zęby ułożone bardziej na wzór scyzoryka i żeby chwycić ofiarę, musi przycisnąć ją do ziemi, ponieważ nie ma jej o co oprzeć. Najbardziej widoczną cechą są jednak oczy, które u tarantuli są ułożone z przodu i widzi ona na nie naprawdę dobrze, a ptasznik widzi słabo i oczy ma na samym czubku karapaksu. Wyjaśniłam to najprościej jak potrafiłam, ale miało być krótko, więc wróćmy do tarantuli w Polsce. Są przesłanki, że podobno, ale tylko podobno była widziana w Bieszczadach w pobliżu granicy z Ukrainą. Natomiast nie ma żadnych oficjalnych, udokumentowanych stanowisk tego pająka w Polsce. Jak najbardziej mogłaby być największym polskim pająkiem, ponieważ jej ciało osiąga od 2 do 4 cm długości, a rozpiętość jej nóg może wynosić aż 10 cm. Jest ona obecna nie tylko na Ukrainie, ale też w Czechach i na Słowacji, więc faktycznie teoretycznie może gdzieś pojawić się przez przypadek u nas. Jednak z drugiej strony, ponieważ brakuje na to jednoznacznych dowodów, nie figuruje ona oficjalnie w rejestrze polskich pająków i no niestety czy niestety nie zapowiada się, by miało to ulec zmianie. Pewnie niektórych to cieszy, innych to zawodzi i dla tych zawiedzionych mogę dodać, że należy ona do rodziny Lycosidae, czyli pogońcowatych, a tych mamy całkiem sporo w Polsce. Tutaj wyświetla Wam się właśnie lista, na której między innymi jest na przykład wymyk szarawy, bardzo często mylony z tarantulą. Także na pocieszenie powiem, że przynajmniej jej kuzynów jest u nas całkiem sporo. Jeszcze innym pająkiem uznawanego przez wielu za najbardziej jadowitego pająka w Polsce jest sieciarz jaskiniowy. Faktycznie jest to dosyć silnie jadowity pająk jak na polskie warunki, ale nie jest on śmiertelnie jadowity. Samica może mieć prawie 2 cm długości samego ciała, konkretniej 17 mm, do tylu może dorosnąć, a wraz z odnóżami osiąga nawet około 4 cm. Tego pająka można spotkać oczywiście w jaskiniach, ale też w starych bunkrach, kopalniach, studniach czy piwnicach. Z większych polskich pająków można wymienić jeszcze niektóre krzyżakowate, na przykład tygrzyka paskowanego, który może osiągnąć 2 cm długości całkowitej, ale jego nogi nie mają zbyt dużej rozpiętości. Warto jeszcze oczywiście wspomnieć o kątnikach, które chociaż ciała mają dosyć krótkie, to rozpiętością nóg porządnie nadrabiają i potrafią mieć ją taką samą lub nawet większą niż bagnik nadwodny. Mimo to, jeżeli do długości nóg dodamy długość ciała, to bagnik nadal wygrywa. Z innych pająków w naszym kraju o znaczącej, ale już mniejszej wielkości możemy wymienić oczywiście gryziela, tapetnika na przykład, którego samica może osiągać do 1,5 cm długości, przy czym zęby stanowią sporą jej część. Mamy też siedlisza piwnicznego, który również ma około 1,5 cm, ale nie zapominajmy o bardzo popularnym pająku, jakim jest nasosznik trzęś, który co prawda ciałko ma naprawdę niewielkie, bo tak osiąga do 10 mm długości, ale jeżeli dodamy do tego nogi, które mogą być nawet 6-krotnie dłuższe niż jego ciało, to mamy naprawdę dużego pająka. I to już wszystkie większe polskie pająki, jakie udało mi się odnaleźć. Jeżeli przypominają Wam się jeszcze jakieś ciekawe, spore gatunki w naszym kraju, to piszcie o nich śmiało w komentarzach. A ja tymczasem dziękuję za oglądanie, przypominam o konkursie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!